dzisiaj następna lekcja szycia, modelowania, krojenia sukienki. Dzisiaj zapraszam Was na wymodelowanie sukienki tej, co tutaj prezentuje się na manekinie. Wymodelujemy ją z tego podstawowego wykroju, co posiadamy już, tak, z tych poprzednich lekcji, i wykroimy i uszyjemy. Zrobimy to. Zobaczcie, rozprostowujemy, tak, na boki, jeden szew i tak samo drugi, rozkładamy na boki i rozprostowujemy jedną część, mamy jeden karczek i drugą część. Mamy tutaj karczek, zobaczcie, i teraz musimy ten karczek doszyć do górnej części. Co robimy? Tak jak zawsze, przykładamy. Maszynowo i overlockowa. Jeszcze raz przyprasowujemy. Zobaczcie, przyprasowujemy to w dół. Może tak położymy. O, lepiej widać. O, cały overlock pasujemy w dół. Tak jak nasza spódnica. I teraz zostaje nam odszycie dekoltu. Co robimy? Tak jak tłumaczyłam w wcześniejszych sukienkach, i tutaj ta sama sytuacja, mierzymy. Mierzymy tutaj nasz dekolt, przykładając, zobaczcie, centymetr w ten sposób, bokiem. Tak. O, tak. Od początku do końca. Wychodzi mi 35 cm. 35 cm to jest połowa naszego dekoltu, tak? Także ogólnie dekolt ma 70 cm. I teraz przy takim dużym dekolcie od tej długości odejmujemy 3 cm. Także jeżeli mamy 70, to musimy wykroić pasek po szerokości dzianiny, bo tak najlepiej się ciągnie, paseczek, który będzie miał 67 cm i 4 cm szeroki.
Zaczynamy. Teraz zobaczcie, po tym jak było przyszyto maszynowo, później obrzucono overlockiem, prasujemy cały ten ściągacz. Rozkładając na płasku sukienkę. Po lewej stronie i później po prawej stronie. Zobaczcie, już jest fajnie widoczne. Tak, żeby Wam overlock nie skakał, możemy jeszcze tutaj przy samym brzegu zrobić taki wzmacniający szew na słomkę, tak? Wzdłuż tutaj naszego ściągacza. Proszę zobaczyć. To jest właśnie nasza sukienka. Tak? Z naszego projektu tutaj na tym już teraz już jest wykonana. I proszę sobie obejrzeć. Właśnie tak to wygląda. Można sobie to bardziej opuszczać, ze względu na to, że manekin nie ma ręki, to tak za bardzo, na ile można, bo myśmy tutaj sobie spuścili, ale jakby w ten sposób jak najbardziej. No, także model jest gotowy. Teraz jedyne mogę zaprosić wszystkich do szycia, próbowania, modelowania, robienia konstrukcji i szycia. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z konstrukcją, a chciałby po prostu uszyć taką sukienkę, to można od nas za symboliczne pieniądze wykupić sobie w PDF-ie wykrój tej sukienki. To jest wszystko wydrukować na kartkach A4, później posklejać, wyciąć sobie ten wykrój i już dalej samodzielnie sobie skroić i uszyć, też jakby przy pomocy naszej lekcji. Także zapraszamy albo do szycia, krojenia, modelowania od początku lub samego szycia i krojenia. Jeżeli uważacie, że nasze filmiki są bardzo przydatne i podobają Wam się, to proszę stawić nam lajki i oglądać nas dalej, pisać do nas komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku.